Dominik jeszcze śpi, ale my możemy wybrać się na spacer. On ma poparzone plecy, więc musi trochę odpocząć. Idziemy. Śpi jakoś bardziej seksownie. Izabela to taka trochę wioska tak naprawdę. Dróg tak właściwie nie ma, jest piasek. Są drogi piaszczyste. Nie ma takich asfaltówek za bardzo. Ale wracając do spaceru. Więc kurczę, no bardzo się cieszę, że wyszłam. Udało mi się upolować czaple, której robiłam z pół godziny zdjęcia. Potem poszłam w miejsce, w którym wczoraj spotkaliśmy trzy flamingi. Dzisiaj było ich już pięć. A Sandra, która jest właścicielką hostelu, w którym mieszkamy, powiedziała nam, że w całym Galapagos jest tylko 500 flamingów. Więc powiedziała, nawet jeżeli zobaczycie jednego, to jesteście szczęściarzami. I udało mi się też namierzyć kraby, których nigdy w życiu jeszcze nie widziałam. Bardzo ciekawe, tylko z jednymi szczypcami takimi mega ogromnymi, a te drugie były takie malusieńkie. Więc no też coś innego, ciekawy widok. Do tego mnóstwo innych ptaków, jakieś kaczki, które tam się ganiały. Takie jakby chyba małe czaple, chociaż nie wiem, ornitologiem nie jestem, ale no sporo gatunków. Wyspa Izabela jest wyspą kontrastów. Jest największa, a jednocześnie najmniej zaludniona. Jest najpiękniejsza, ale najmniej polecana. Jest najdroższa, a jednocześnie oferuje najwięcej darmowych atrakcji, które możecie odwiedzić. Wyspa ta jest również najmniej przekształcona w miasto, czyli wciąż wygląda, jak byłaby w budowie. Może to odstrasza potencjalne duże grupy turystów, którzy są bardziej wygodni i po prostu wybierają na przykład właśnie Porta Ayora, która jest bardziej zorganizowana. Jednym z mankamentów Isla Izabela jest także bardzo duży problem z internetem, bardzo duży problem, aby wypłacić gotówkę. Póki co nie widzieliśmy nawet jednego, o uwaga. Wyspa wciąż się rozwija, próbuje chyba dorównać swoim dwóm siostrom, braciom. Tutaj widzicie, powstają cały czas nowe domy, w wielu miejscach nie ma natomiast jeszcze ulic. Oświetlenie jednak w samym mieście jest całkiem niezłe, więc można spokojnie wieczorkiem sobie wyjść. Absolutnie nie ma powodu do strachu, my mieliśmy okazję już to sprawdzić. Galapagos jest wyjątkowy pod wieloma względami. Ma też swojego własnego kaktusa, który występuje tylko i wyłącznie tutaj. Nasionka tych kaktusów mieszkają sobie w takich małych kuleczkach przy tych kaktusach i rozsiewają się po całej wyspie. Natomiast to, żeby urosły do swojej takiej największej możliwej wielkości, zajmuje nawet do kilkuset lat. Co roku rosną tylko kilka milimetrów. A na dodatek potrafią żyć bardzo długo bez wody. W końcu to kaktusy, tak? Znaczna większość formacji skalnych, jakie możecie zobaczyć na Isla Izabela, to po prostu zastygła lawa. Tutaj na przykład możecie zobaczyć stary tunel po rzece lawy. Góra już zakrzepła, więc została ta formacja, a dół nadal płynęła lawa wprost do oceanu. W związku z tym cała wyspa, a znaczna jej większość, jest pokryta właśnie
pozostałościami po wybuchach i erupcjach wulkanów, których na samej wyspie jest 5, jak się nie mylę, a tylko w regionie, gdzie jesteśmy, są 2. A dostępny dla turystów jest tak naprawdę tylko 1. I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. To miejsce jest o tyle magiczne, że nie wiesz, gdzie i kiedy spotkasz znowu kolejne zwierzaki. Zobaczcie, my tutaj przyszliśmy i odwiedziły nas 2 małe lwy morskie. Są dosłownie na wyciągnięcie ręki. A chcesz jej dotknąć, nie wolno, ale to jest taka majestatyczna chwila, którą chyba zapamiętamy do końca życia. Jest tylko dla nas przedstawienie. Jak to się mówi? Lew morski, you make my day. Bawiły się tutaj przy nas przez chwilkę, pływały sobie, zaczepiały się nawzajem, no coś niesamowitego. Także to jest taka magia tego miejsca, że przebywacie na łonie natury, chodzicie sobie, zwiedzacie, odwiedzacie i widzicie jaszczurki biegające po drodze, kaktusy rosnące w szczelinach skał, no i właśnie foki. I rozespane lwiątka morskie, które pływają, bawią się i ziewają. Siema. O, wychodzi na brzeg. Ta zmierza do łodzi. Nasze ulubione miejsce na Galapagos póki co. Bo chcecie, postarają się wejść w każdą szczelinę i na każdą wysokość, żeby pokazać wam jakiś fajny widok. Po 5 kilometrach marszu przez pustynię z małą ilością wody wchodzimy gdzie? Tam na górę. Wy to macie dobrze, bo my musimy tam wejść, a z wami widzimy się już tam na górze, nie? Night, come on baby, take my hand. And we don't need to do the things we don't. Widok naprawdę przepiękny. Wieje bardzo mocno, ale przy tym upale jest to jak błogosławieństwo. Williams, miasteczko, w którym mieszkamy, stąd 5 km. A widok po prostu spójrzcie sami, jest przepiękny. Wiem, że podczas tej podróży słowo przepiękny będziemy nadużywać wielokrotnie, ale szukamy synonimów do tego, jak wspaniałe jest Galapagos. Fantastyczne. Cudowne. Ekstra. Fascynujące. Bajeczne. Niesamowite. Za późno czas minął. Cyk. Dotarliśmy do końcówki naszej podróży, czyli do ściany łez. Mur łez, ściana łez, tak są określone, są pozostałościami po więzieniu, które tutaj się znajdowało. Było one czynne w latach 46-59. Miejsce to zdecydowanie nie zapisało się dobrze w pamięci Ekwadorczyków. Jest taką trochę niechcianą pamiątką. Ale jednak pozostało tutaj dlatego, żeby uczcić śmierć tych, którzy zginęli pracując przy tej ścianie płaczu. Ta ściana płaczu dlatego, że jak my tutaj idziemy, jest naprawdę gorąco, więc samo poruszanie się sprawia nam problem, a co dopiero praca w takich okrutnych warunkach. Oczywiście zgadza się, to byli przestępcy,
więc na pewno zasłużyli na karę, ale ci, którzy tym obozem zarządzali, nadużywali swojej siły, zmuszając ich do pracy nad murem, który tak naprawdę nikomu do niczego nie był potrzebny. Ostatnie podejście dzisiejszego dnia. Za nami przepiękny wulkan Sierra Negra. Powód wielu formacji skalnych tutaj. Był to chyba dla mnie najlepszy dzień do tej pory w Ekwadorze. Było wspaniale, zwłaszcza ta zatoczka z fokami, lwami morskimi. W ogóle to przepraszamy za pomylenie gatunków. Żadni z nas, zoolodzy. Ale staramy się. Tak wiecie, namierzamy was. Dajemy wam namiar na to, co to może być. Mniej więcej. A wujek Google poprawi. Podzielcie się naszymi vlogami z przyjaciółmi, znajomymi, sąsiadami. Kotem, psem i rybką. Jeśli tylko mogą subskrybować. A jutro wybieramy się na najbardziej popularną atrakcję, z której słynie Isla Isabela, czyli Tunnels. Jest to wycieczka jednodniowa, na której można zobaczyć żółwie, rekiny, igłany, płaszczki i niebiesko-nogie ptaszki. Będą mi pasowały do butów. To co? Do jutra!